Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 3 września w pierwszą sobotę miesiąca. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Będzie to rozdział 6, a wersety od 1 do 5. Posłuchajmy tej Ewangelii. Pewnego Szabatu, kiedy Jeszuła szedł przez pola pszenicy. Jego talmidim zaczęli urywać kłosy zboża, rozcierać je w dłoniach i wyjadać ziarno. Niektórzy prusim mówili: Czemu gwałcicie Szabat? Jeszua odrzekł im: Czy nie czytaliście nigdy, co zrobił Dawid, gdy on i jego towarzysze byli głodni? Wszedł do domu Bożego, wziął i jadł chleb obecności, którego Nikomu nie wolno jeść tylko kochanim. Syn człowieczy, zakończył, jest Panem szabatu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi kochani, pierwsza historia, pierwsza rzecz, którą na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest sytuacja uczniów. Najpierw zacznijmy sobie od uczniów. Oni idą przy Jezusie i są głodni. No bo kiedy zaczęli urywać kłosy zboża, rozcierać je w dłoniach i jeść ziarno, to znaczy, że byli głodni. Byli przy Jezusie, odczuwali głód i na ten głód w sposób taki naturalny Pan Bóg przychodzi im może z taką właśnie podpowiedzią, z taką myślą, że możecie ten głód zaspokoić w taki naturalny sposób. Przecież mógł Pan Jezus stryknąć palcami i mogły się pojawić chleby. Mogło tak być? Ależ oczywiście, że mogło tak być, bo wcześniej w innych momentach, miejscach uczniowie to widzieli, że Jezus po prostu rozmnaża chleb czy ryby, czy przemienia wodę w wino. Więc mogli mu powiedzieć: Panie Jezu, wyczaruj nam tutaj coś do zjedzenia, bo jesteśmy głodni. A mimo tego, Pan Jezus po prostu pozwala im, by zaspokoili ten swój głód w naturalny sposób, jednocześnie nie tracąc go z oczu. To nie jest tak, że się na niego obrazili albo że pomyśleli, o Jezus, nie chce nam zaspokoić naszego głodu. Nie. Moi kochani, druga rzecz. Każdy z nas odczuwa jakiś głód. Mamy jakieś głody. I te fizyczne, na które Bóg odpowiada przez to, że codziennie jemy śniadanie, obiad, kolację, mamy co jeść, Bogu za to dziękujemy, bo to jest Jego odpowiedź na nasz głód. Ale mamy też głody duchowe, właśnie wtedy, gdy myślimy o tym, co z nami będzie, jak umrzemy, dokąd prowadzi to życie. Bóg na modlitwie mówi do nas, nie bójcie się, jestem z wami. Zaspokaja nasz głód duchowy. Czujemy czasami, że ktoś mówi, no, ja, gdy idę na modlitwę, to po modlitwie jestem jakiś inny, jestem wyciszony, spokojny. Oczywiście bywają też trudne modlitwy, ale generalnie każda modlitwa, dobra modlitwa, zwłaszcza modlitwa sercem, zaspokaja nasz głód duchowy. I po trzecie, mamy też głody emocjonalne, głody psychiczne, można by tak powiedzieć. Czyli potrzebujemy jakiegoś wsparcia, akceptacji, bezpieczeństwa. I te głody są w różny sposób zaspokajane przez ludzi, których nam Bóg stawia, przez wydarzenia na tym świecie, którymi kieruje Jego opatrzność. I Bóg mówi każdemu z nas znowu: Mogę zaspokoić Twój głód w sposób zwyczajny i nadzwyczajny. Tak jak na przykład głód zdrowia. Pan Bóg może zaspokoić w sposób zwyczajny, przez to, że idziemy do lekarza. I lekarz przepisuje nam jakieś lekarstwa, albo nas bada, i ten głód, tego strachu ustępuje, czy właśnie tego poczucia, żeby być zdrowym. I może też w sposób nadzwyczajny Pan Bóg nasz głód, by zaspokoić to pragnienie zdrowia, może zaspokoić przez to, że po prostu nas uzdrawia. Z ilu chorób jesteśmy uzdrawiani przez Boga, nawet o tym nie wiedząc, to się dopiero dowiemy w niebie. To pierwsza rzecz. A druga, tak krótko tylko. Pan Jezus mówi dzisiaj do, aposto do przepraszam, nie apostołów, tylko do tych właśnie Prusim, czyli faryzeuszów, mówi im, czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy on i jego towarzysze byli głodni, czyli jakby stawia im przed oczy Tore Pismo Święte? Mówi, tłumaczcie sobie wasze życie Słowem Bożym. Przecież to wszystko, na co, na co mamy tyle pytań, to wszystko, wszystkie odpowiedzi są w Słowie Bożym. Trzeba studiować Słowo Boże, trzeba poznawać Słowo Boże, oczywiście w Duchu Świętym, a nie tak, jak mnie się podoba, i tam szukać odpowiedzi na te różne sytuacje życiowe nasze. Czy nigdy nie czytaliście to, co zrobił on Dawid? Jakby chciał im powiedzieć, no to to, co robią teraz moi uczniowie, to jest coś podobnego, co robił wtedy Dawid. Niby nie było wolno mu jeść tych chlebów, które tam były przeznaczone tylko dla kapłanów, ale, ale uczynili to, jedli i to nie było przestępstwem. To było zaspokojeniem głodu. Więc, kochani, szukajmy też w słowie Bożym. Tych odpowiedzi na przeróżne nasze wątpliwości. Czasami mamy jakieś dylematy, wątpliwości. Otwieraj słowo Boże, czytaj, szukaj, poszukuj odpowiedzi, a Bóg da ci odpowiedzi, da ci zrozumienie. Ale nie zapominajmy o duchu świętym, aby go zawsze przywoływać wtedy, gdy otwieramy słowo Boże. Pan z wami, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Najpiękniej potrafiła rozważać w swoim sercu słowo Boże, ta, którą dzisiaj tak czcimy w pierwszą sobotę miesiąca, niepokalana, dlatego ją w sposób szczególny dzisiaj prośmy o opiekę, o pomoc, o wstawiennictwo. I do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.